Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nieustannie się rozwija zarówno pod względem infrastruktury, jak i oferty edukacyjnej. W ostatnich latach zrealizowano wiele ważnych inwestycji, a kolejne plany są już w drodze. O szczegółach tych działań opowie rektor AWFIS profesor Paweł Cięszczyk. Jeżeli chodzi o kampus, to tak jak deklarowałem na początku swojej pierwszej kadencji, nie chciałem się skupiać na tym, żeby coś nowego budować. Chciałem się skupić na tym, żeby wyremontować to, co już jest. Udało się wyremontować budynek C, udało się teraz wyremontować, jest oddawany właśnie meblowany budynek B. On już będzie w pełni zasiedlony, będziemy mogli z niego korzystać, są nowe sale dydaktyczne. Udało się zgromadzić, zabezpieczyć środki finansowe na remont całej części sportowej. Co do przyszłości, to wyzwaniem będzie na pewno remont hali widowiskowo-sportowej. I tutaj cały czas staramy się o środki z dwóch ministerstw, ale też chcielibyśmy poprawić wizerunek naszego kampusu na zewnątrz. Chcielibyśmy, żeby ten kampus był coraz bardziej atrakcyjny nie tylko dla naszych studentów, a też dla okolicznych mieszkańców, zgodnie ze strategią, jaką żeśmy wspólnie z miastem Gdańsk wypracowali. W przyszłości rozważamy również modernizację chociażby tego budynku A, w którym się znajdujemy, ale to już chyba mój następca. Ja na chwilę obecną tak dalekosiężnych planów nie mam. Inwestycje w infrastrukturę to tylko część naszego rozwoju. Równie ważne są plany związane z poszerzeniem oferty edukacyjnej. Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej dr Piotr Makar przedstawi koncepcję utworzenia nowego kierunku studiów. Jest plan utworzenia studiów na początek pierwszego stopnia psychologii. Psychologii, czy to będzie psychologia zdrowia, czy psychologia sportu. Mocno się nad tym jeszcze zastanawiamy. Wiemy, że nasi absolwenci często, dając nam wcześniej znaki, są zainteresowani doskonaleniem swojej wiedzy nauczycielskiej, trenerskiej właśnie o ten aspekt psychologiczny. Tego im brakowało. Chcemy z tą ofertą właśnie do nich wystąpić. Planujemy także utworzyć studia drugiego stopnia na kierunku dietetyka. Prowadzimy studia na pierwszym stopniu, uzupełniłoby to kompetencje studenta o nowe efekty kształcenia, będzie to też atrakcyjne z punktu widzenia rynkowego, jak również doświadczenia i późniejszej pracy zawodowej absolwentów.